Wir wollen einen Vers aus dem Philipperbrief lesen. Chcemy przeczytać jeden wiersz z listu do Filipian. Philipper 4, Vers 8. Filipian 4, rozdział, wiersz 8. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, jeśli zajmujemy się Słowem Bożym, dann kann man verschiedene Weise dieses Wort Gottes betrachten. To można to Słowo rozważać w różnorodny sposób. Man kann im Bilde gesprochen mit dem Flugzeug über einen Brief oder ein Buch der Bibel fliegen. W obrazie mówiąc, można jakby przelecieć samolotem nad jakimś fragmentem biblijnym lub nad jakąś księgą biblijną. Um zu erkennen, was die Ausrichtung eines Briefes, eines Buches der Bibel ist. Aby rozpoznać, jakie jest ukierunkowanie tego danego listu czy danej księgi. Aber man kann an manchen Stellen und eigentlich überall auch eine Lupe nehmen. Ale na niejednych miejscach, a właściwie też na wszystkich, można wziąć do ręki lupę. Um ein wenig genauer zu schauen, was ein Vers zu sagen hat. Aby bliżej się przyjrzeć temu, co dany wiersz ma nam do powiedzenia. Aber etwas ist sehr wichtig dabei. Ale przy tym jest jedna zasada bardzo ważna. Dass wir einen Vers niemals aus dem Zusammenhang nehmen. Mianowicie to, abyśmy nigdy nie wyrywali danego wiersza z kontekstu. Deswegen möchte ich ganz kurz etwas über den Philipperbrief sagen. Dlatego chcę króciutko powiedzieć coś na temat listu do Filipian. Man könnte sagen, es ist das ewige Leben in der Erprobung. Można by powiedzieć, że chodzi tu o życie wieczne, które jest w doświadczeniu. Wir haben im Johannesevangelium die Offenbarung und Herkunft des ewigen Lebens. W Ewangelii Jana mamy, czy znajdujemy objawienie i pochodzenie życia wiecznego. Dann haben wir im ersten Johannesbrief den Weg und die Offenbarung des ewigen Lebens für uns. W pierwszym liście Jana znajdujemy drogę i objawienie życia wiecznego dla nas, czy wobec nas. Dort sagt der Schreiber, was wahr ist in ihm und in euch. Tam ten pisarz mówi to, co jest prawdą w nim i co jest prawdą w was. Welch eine wunderbare Segnung, dass ein Mensch tot in Sünden und Vergehungen. Cóż za wspaniałe błogosławieństwo, że człowiek, który był umarły w grzechach i przewinieniach, die Natur Gottes bekommen kann. Że może otrzymać naturę Bożą, czy boską. Ewiges Leben. Mianowicie życie wieczne. Ohne dieses Leben wäre der Himmel für uns die Hölle. Bez tego życia niebo byłoby dla nas piekłem. Was möchtest du im Himmel ohne die Natur Gottes zu besitzen? Co ty, czy czego ty chciałbyś szukać w niebie, nie posiadając równocześnie tego życia wiecznego? Ich möchte versuchen, das an einem Beispiel klar zu machen. Chciałbym to przedstawić czy wytłumaczyć na podstawie przykładu. Wenn ihr das Beispiel schon kennt, dann möchte ich mich entschuldigen. Jeśli znacie już ten przykład, to chcę się przeprosić. Es gab einen sehr reichen Bauern. Istniał, czy był taki bardzo bogaty rolnik. Er hatte sehr viele Tiere. Posiadał wielu zwierząt. Er hatte viele Felder. Miał też wielu pól. Er hatte ein großes Landhaus. Posiadał też bardzo taki wielki dom. Aber er war alleine. Ale był sam. Und er wollte gerne jemanden haben, der mit ihm abends in seinem Wohnzimmer sitzt.
Ale chciał mieć takiego kogoś, kto by wieczorem razem siedział z nim w jego pomieszczeniu. Aber er hatte keinen gefunden. Ale nie znalazł nikogo. Und dann hat er eines Tages das beste Schwein genommen. I pewnego dnia tam przyprowadził do siebie najlepszą świnię. Er hat es gewaschen. Umył ją. Alles gut vorbereitet. Wszystko dobrze przygotował. Und saß mit diesem Schwein im Wohnzimmer. I siedział z tą świnią w tym dużym pokoju. Als die Tür aufgeht, gdy otworzyły się drzwi, ist dieses Schwein sofort zurück in den Dreck gelaufen. To ta świnia od razu pobiegła z powrotem do brudu i marasu. Wir haben etwas gegrinst dabei, ja? Myśmy się teraz trochę śmiali przy tym, tak? Aber du, ich sage besser, ich bin dieses Schwein. Ale ty, ja lepiej powiem, ja jestem tą świnią. Du brauchst die Natur Gottes, damit du mit Gott Gemeinschaft haben kannst. Ty potrzebujesz naturę Bożą, abyś mógł mieć społeczność z Bogiem. Der erste Johannesbrief sagt an vielen Stellen, meine Kinder. Pierwszy list Jana w wielu miejscach zwraca się do nas, dzieci czy dziateczki moje. Das meint meine Geborenen. To ma na myśli moi zrodzeni. Wir sind von neuem geboren. Bo my jesteśmy na nowo narodzeni. Und jetzt dürfen wir im Wohnzimmer Gottes zu Hause sein. A my teraz możemy w dużym pokoju Boga czuć się, czy być u siebie w domu. Was bedeutet das? Co oznacza to? Ich hoffe, dass niemand hier ist und ich darf einmal im Bilde sagen und noch ein Schwein ist. Mam nadzieję, że nie ma tutaj nikogo takiego i tak powiem to w obrazie, że nikogo, kto z was jeszcze jest tą świnią, przepraszam za ten wyraz. Du bist auf dem direkten Weg in die Hölle. Ty jesteś na bezpośredniej drodze do piekła. Heute wissen wir, ist der Tag der Gnade, aber wir wissen nicht, was morgen ist. Dzisiaj wiemy, że jest dzień czasu łaski, ale nie wiemy, co będzie jutro. Dann finden wir im ersten Thessalonicher Brief, a znajdujemy w pierwszym liście do Tesaloniczan, die Frische des ewigen Lebens. Tam znajdujemy świeżość tego życia wiecznego. Die Thessalonicher hatten sich von den Götzen zu Gott bekehrt. Ponieważ Tesaloniczanie nawrócili się od bałwanów do Boga. Und ich hoffe, dass wir alle etwas von dieser Frische des ewigen Lebens, der Natur Gottes in uns haben. I mam nadzieję, że my wszyscy też w naszym życiu posiadamy i objawiamy coś z tej świeżości tego życia Bożego. Wir sind Kinder Gottes. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Was löst das in deinem und meinem Herzen aus? Co wywołuje to w twoim i moim sercu? Aber im Philipperbrief finden wir das ewige Leben in der Erprobung. Ale w liście do Filipian znajdujemy to życie wieczne, będące w doświadczeniu czy wypróbowaniu. Wir sind noch in der Wüste. Jesteśmy jeszcze w pustyni. Paulus war im Gefängnis. Paweł był w więzieniu. Das war nicht einfach. To nie było proste. Und ich kenne nicht deinen Weg. Ja nie znam twojej drogi. Aber ich weiß, dass es viele schwere Wege gibt. Ale wiem, że istnieje wiele trudnych dróg. Aber Gott möchte, dass wir gerade auf diesem Weg Erfahrungen mit ihm machen. Ale Bóg pragnie, abyśmy dokładnie czy właśnie na tej drodze zrobili czy mieli doświadczenia z nim. Wenn wir jetzt zum vierten Kapitel kommen, ich möchte jetzt nichts näher zu den einzelnen Kapiteln sagen. Jeśli teraz dojdziemy do czwartego rozdziału, nie chcę nic mówić konkretniejszego o tych poprzednich rozdziałach. Dann finden wir in den ersten 9 Versen. To znajdujemy tu w tych pierwszych 9 wersetach.
7 Ermahnungen für die tägliche Praxis. 7 napomnień dotyczących codziennej praktyki naszej. Ich gehe nur einmal kurz durch, damit wir den Zusammenhang haben. Tylko króciutko przejdę przez te wersety, abyśmy mieli przed sobą kontekst. Steht fest im Herrn, Geliebte, Vers 1. W pierwszym wierszu trwajcie mocno w Panu, czy stabilnie stójcie jest w niemieckim. Vers 2, Ermahnung, gleichgesinnt zu sein. Drugi wiersz, napomnienie, być jednomyślnym. Gerade in der Erprobung möchte der Teufel uns diese gleiche Gesinnung wegnehmen. Właśnie w wypróbowaniu diabeł chce odebrać nam tą jednomyślność. Vers 4, drittens, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiersz czwarty to jest trzecie napomnienie, radujcie się w Panu zawsze. In der Erprobung. I to w tym wypróbowaniu. Möchte der Teufel uns die Freude nehmen. Tam Bóg, diabeł chce odebrać nam tą radość. Vierter Punkt in Vers 5. Czwarty punkt w wierszu piątym. Lasst eure Milde kund werden allen Menschen. Niechaj wasza skromność, czy w niemieckim jest łagodność, będzie objawiona wobec wszystkich ludzi. Wenn wir erprobt werden, dann sind wir oft auch mürrisch gegen andere. Jeśli sami bywamy doświadczeni, często jesteśmy takimi marudnymi, czy coś takiego rodzaju wobec innych. In Vers 6, fünftens, seid um nichts besorgt. W wierszu szóstym, jako piąte, nie troszczcie się o nic. Sondern, ale, dann kommt dieser wunderbare Vers, dass wir beten, flehen und so weiter sollen. Ale następnie jest przed nami ten cudowny wiersz, że mamy się modlić i błagać i tak dalej. Und dann finden wir den sechsten Punkt in Vers 8. A w wierszu ósmym znajdujemy szósty punkt. Das wollen wir gleich anschauen. Czemu się zaraz przyjrzymy. Und dann den siebten Punkt in Vers 9. I siódmy punkt w wierszu dziewiątym. Was sie gelernt und empfangen hatten, das sollten sie tun. Co, czego się nauczyli i co przyjęli, to mieli też czynić. Und dann der wunderbare Abschluss, der Gott des Friedens wird mit euch sein. A cudowne zakończenie tego wszystkiego to jest ostatnie zdanie dziewiątego wiersza, a Bóg pokoju będzie z wami. Nun, was haben wir in diesem achten Vers vor unseren Augen? Cóż więc przed nami jest w wierszu ósmym? Wir sollen etwas erwägen. So endet bei uns der Vers, ich weiß nicht, wie es ja, da steht denkt darüber. W niemieckim jest, że mamy nad czymś się zastanawiać. Erwägen, darüber nachdenken, das ist nicht von heute auf morgen. Rozmyślać o czymś, nad czymś się zastanawiać, to nie jest tak z dzisiaj na jutro. Es gibt Dinge, die können wir sofort machen. Istnieją rzeczy, które możemy dokonać od razu, czy natychmiast. Ich muss morgens früh nicht erwägen, ob ich mit dem rechten oder mit dem linken Bein aufstehe. Jutro rano, gdy się przebudzę, nie muszę rozmyślać nad tym, czy mam najpierw prawą czy lewą nogę postawić na ziemię. Aber wir sehen, erwägen bedeutet, dass wir etwas intensiver über die Dinge nachdenken sollen. Ale widzimy, że to przemyślenie czegoś oznacza, że mamy nieco intensywniej o czymś właśnie się, nad czymś się zastanawiać. Manchmal hört man bei diesem Vers, wenn wir etwas sagen wollen, dann sollen wir das durch das Sieb von Philippa 4, Vers 8 bringen. Czasami słyszy się taką wypowiedź, że jeśli chcemy coś powiedzieć czy wypowiedzieć, to mamy to najpierw przepuścić przez sito wiersza 8 z 4 rozdziału listu do Filipian. Wir sollen also fragen, ich möchte etwas sagen und ich frage zuerst, ist es wahr? Więc jeśli chcę coś powiedzieć, to mam najpierw się zapytać, czy jest to prawdą? Ist es würdig? Czy jest to godne? Und so weiter? I tak dalej. Und wenn nicht, dann schweige ich lieber. A jeśli nie, to lepiej mam milczeć. Aber ich möchte versuchen, einen anderen Ansatz zu wählen. Ale ja chciałbym spróbować inaczej do tego podejść.
Ich glaube, dass wir hier einen Hinweis auf die Person des Herrn Jesus finden. Ja myślę, że znajdujemy tutaj wskazówkę na osobę Pana Jezusa. Und wir finden 8 Punkte genannt. I znajdujemy tutaj wymienionych 8 punktów. Und wir wollen jetzt unsere Blicke richten auf das ewige Leben. A my teraz chcemy ukierunkować nasze spojrzenia właśnie na to życie wieczne. Auf die Person, die uns helfen kann auf der Wüstenreise. Na właśnie tą osobę, która jest w stanie pomóc nam w czasie tej podróży pustynnej. Paulus konnte sagen, das Leben ist für mich Christus. Paweł był w stanie powiedzieć, życiem dla mnie jest Chrystus. Und wir dürfen und können und müssen alles mit Christus in Verbindung bringen. Wolno nam i my możemy i my musimy wszystko powiązać z osobą Chrystusa. Und es ist immer wieder wunderbar, wenn wir uns damit beschäftigen dürfen. I wciąż na nowo jest to cudowne, jeśli tym tematem czy tą osobą możemy się zajmować. Und wenn ich jetzt versuche etwas darüber zu sagen, a jeśli teraz spróbuję powiedzieć coś na ten temat, dann bin ich mir sehr bewusst, to jestem sobie, to jestem tego bardzo świadomy, dass ihr bestimmt noch viel mehr in euren Herzen denkt, als ich überhaupt sagen kann. Że wy w waszych sercach jeszcze o wiele więcej potraficie przemyśleć, niż ja potrafię tutaj w ogóle powiedzieć. Und ich kann nur empfehlen, gerade auch euch Jüngeren, ja mogę wam tylko polecić, szczególnie też wam młodszym, schreibt euch diese 8 Punkte einmal auf. Zapiszcie sobie tych 8 punktów. Und dann arbeitet ihr immer weiter daran. I następnie wciąż na nowo przy tym, czy nad tym tematem będziecie kontynuować waszą pracę. Das Gute ist, bei dem Wort Gottes und der Person des Herrn Jesus kommen wir nie zu Ende. Jeśli chodzi o Słowo Boże i jego i osobę Pana Jezusa, to dobre jest to, że nigdy nie dojdziemy do jakiegoś już końca. Aber machen wir nicht den Fehler und fangen erst gar nicht an. Ale nie róbmy tego błędu, że w ogóle nie zaczniemy tego czynić. Weil wir ja sowieso nicht zu Ende kommen. Ponieważ przecież i tak nie dojdziemy do końca. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Zacznijmy z tym pierwszym punktem. Alles, was wahr ist. Wszystko, co prawdziwe. Der Herr Jesus ist der Wahrhaftige. Pan Jezus jest tym prawdziwym. Ich denke an Offenbarung, ich glaube 3, Vers 7 im Sendschreiben an Philadelphia. Ja myślę teraz o miejscu Księgi Objawienia, chyba to jest 3 rozdział, 7 wiersz w liście do Filipian. Do Filipii, przepraszam. Do Filadelfii. Wenn Wahrheit in deinem Leben gefunden werden soll. Jeżeli prawda ma być znaleziona w twoim życiu, dann dürfen wir beschäftigt sein mit dem Wahrhaftigen. To wtedy możemy właśnie zajmować się tym, który jest tym prawdziwym. Musimy. Was bedeutet eigentlich wahrhaftig? Co to oznacza być prawdziwym? Das ist noch mehr als wahr. Das ist schwierig. Jest jeszcze słowo mocniejsze niż prawdziwy w polskim? No, ale on teraz chce powiedzieć, że jest prawdziwy więcej niż prawdziwy, no. Ich habe jetzt das ist unterschiedlich. Es gibt ja, okay. Ich versuche es zu erklären, was der Unterschied ist. W niemieckim są dwa słowa. Jest takie słowo wahrhaftig, czego się w codziennym życiu właściwie nie używa i to jest użyte co do osoby Pana Jezusa i to jest więcej niż tylko prawdziwy. Ich denke an Johannes 8, ich glaube Vers 25. Ja myślę o Jana 8 rozdziale, chyba to jest wiersz 25. Da sagt der Jesus, da wird der Jesus gefragt, wer bist du? Tam Pan Jezus otrzymuje pytanie, kim jesteś? Durchaus das, was ich auch zu euch sage. On mówi, jestem, jak tam jest, tym, dokładnie, powiedzmy, jest dokładnie tym, w czym się też wyrażam wobec was, w tym, co mówię.
Das bedeutet, wir haben in Deutschen eine Anmerkung, da heißt es, er stellte das dar, was er auch gesagt hat. W niemieckim jest tam odnośnik i tam jest napisane, że on rzeczywiście przedstawiał, czy objawiał się jako tego, czy był tym, za kogo też się wydawał, to co mówił, takim on był. Wenn wir uns sehr gut kennen, jeśli bardzo dobrze się znamy, zum Beispiel meine Frau kennt mich etwas besser als ihr, na przykład moja żona zna mnie trochę lepiej niż wy, dann weiß sie, ob meine Worte mit meinem Inneren übereinstimmen oder nicht. To ona wie, czy słowa moje wypowiedziane są zgodne z tym, kim ja jestem, czy nie są. Oftmals. Przynajmniej często tak może to stwierdzić. Wer schon etwas länger verheiratet ist, weiß, man vertut sich auch schon noch einmal. Kto już jest trochę dłużej też żonaty czy zamężny, po prostu poślubiony, to może to wie też, że można się nawet i pomylić. Aber der Jesus war das und sagte das, was die Wahrheit ist. Ale Pan Jezus był i powiedział to, co było prawdą. Wir könnten sagen, er war durchsichtig. Można by powiedzieć, on był przeźroczysty. Wollen wir nicht versuchen, ihm ähnlicher zu werden? Czy nie chcemy spróbować być bardziej podobnym do niego? Lassen wir nicht manchmal gerne etwas weg? Czy nie próbujemy czasami coś opuścić? Oder fügen etwas hinzu? Albo czy próbujemy coś dodać? Aber er war die Wahrheit. Ale on był prawdą. Ich lese noch einen Vers aus Epheser 4. Przeczytam z Efezjan 4 rozdziału jeden wiersz. Vers 21. 21 wiersz. Jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Wie Wahrheit in dem Jesus ist. Tak jak prawda jest w Jezusie. Hier fehlt im Grundtext der Artikel. Tu w tekście oryginalnym nie ma rodzajnika przed słowem prawda. Jesus Wahrheit. Jezus prawda. Charakterisiert durch Wahrheit. Więc on jest charakteryzowany prawdą. Möchte der Jesus schenken, dass wir ihm versuchen ähnlicher zu werden in unserem Leben. Oby Pan Jezus to darował, abyśmy w naszym życiu stali się bardziej podobni do Jego. Und wir haben gesehen, es waren jetzt einige Stellen, aber suchen wir einmal weiter über den Herrn Jesus und die Wahrheit. My teraz mieliśmy tylko parę miejsc przed sobą, ale szukajmy dalej, jeśli chodzi o ten temat Pan Jezus, a prawda. Zweiter Punkt, alles was würdig ist. Was ist denn der Unterschied dann später, weil ich habe das Wort würdig auch nachher nochmal. Alles was wohl lautet da? Poczciwe to jest godne, tak? Okay. Wszystko, co jest poczciwe albo godne też można by powiedzieć. Wenn wir in unseren Gedanken gehen zu Offenbarung 5. Jeśli w naszych myślach teraz przejdziemy do Księgi Objawienia 5 rozdziału, dann werden wir einmal in der Ewigkeit sein und sagen, würdig ist das Lamm. Das ist das gleiche Wort. To znajdziemy się kiedyś w niebie i tam czytamy słowo, że godny jest baranek przyjąć. I to jest to samo słowo, co tutaj to słowo poczciwe. Der Jesus hatte eine Würde. Pan Jezus posiadał godność. Und das bedeutet, er war der himmlische Fremdling auf dieser Erde. To znaczy, on był tym niebiańskim obcym będącym tu na ziemi. Und was sind wir? A kim jesteśmy my? Was sagt der Apostel Paulus im Philipperbrief? Co apostoł Paweł mówi w liście do Filipian? Unser Bürgertum ist in den Himmeln. Nasza ojczyzna jest w niebie, czy nasze obywatelstwo jest w niebie. Es ist ein Unterschied, ob in England zum Beispiel ein normaler Bürger mit dem Auto fährt oder der Sohn des Königs. W Anglii jest to różnicą, czy jakiś normalny obywatel kieruje samochodem, czy tą osobą jest syn króla.
Wenn ein normaler Bürger einen Unfall macht, steht es wahrscheinlich noch nicht mal in der Zeitung. Jeśli jakiś zwykły obywatel zrobi jakiś wypadek, to prawdopodobnie nawet w gazecie to się nie znajdzie. Aber wenn der Sohn des Königs einen Unfall macht, dann gibt es einen großen Bericht. Ale jeśli syn króla by coś takiego uczynił, to w gazecie znaleźć można długi artykuł. Und wenn wir wissen wollen, was Würde ist, a jeśli chcemy wiedzieć, co to jest godność, dann müssen wir den Herrn Jesus anschauen. To musimy przyjrzeć się osobie Pana Jezusa. Der Apostel Paulus, ich glaube im Galaterbrief, sagt, ich habe wiederum Gewurzwehen um euch, dass bis Christus Gestalt in euch gewinnt. Apostoł Paweł, to chyba jest w liście Galacjan, pisze, że znów jakby przeżywa bóle porodowe, aby rzeczywiście Chrystus nabrał w nich kształtu. Das bedeutet also, seine Würde ist unsere Würde. Oznacza to więc, że jego godność jest naszą godnością. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Więc nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Das ist wahr, was unsere Stellung angeht. I to jest prawdą, co dotyczy naszego stanowiska. Aber Gott möchte, dass auch unsere Praxis mehr und mehr damit in Übereinstimmung kommt. Ale Bóg pragnie, aby nasza praktyka była coraz bardziej zgodna z tym stanowiskiem. Tak. Dritter Punkt. Trzeci punkt. Alles, was gerecht ist. Wszystko, co sprawiedliwe. Das ist nicht so einfach, ja? To nie jest takie, takie proste. Gerecht zu sein. Być sprawiedliwym. Aber wir können schauen auf den Gerechten. Ale możemy spoglądać na tego sprawiedliwego. Wir müssen einmal durch Gottes Wort gehen und nach diesem Wort suchen in Bezug auf die Person des Herrn Jesus. Musielibyśmy przejść się przez przeczytać Słowo Boże i szukać miejsca, gdzie jest mowa o sprawiedliwości w powiązaniu z osobą Pana Jezusa. Ich hoffe, ich finde es im Propheten Amos. Mam nadzieję, że znajdę to w proroku Amosie. Ja, Amos 2. Tak, Amos 2 rozdział. Da steht in Vers 6 in der Mitte, weil sie den Gerechten für Geld und den Armen für ein paar Schuhe verkaufen. Mhm. Drugi rozdział, szósty wiersz, druga połowa. Ponieważ sprzedają za pieniądze sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów. Kapitel 5, vers 12 in der Mitte. I piąty rozdział, wiersz 12 w połowie. Sie bedrängen den Gerechten. Achso, jeszcze jest den Unschuldigen. Okay. Gnębicie sprawiedliwego, jest w niemieckim, bierzecie łapówki. Das sind nur zwei Stellen aus dem Propheten Amos, aber gehen wir einmal ins Neue Testament. To są tylko dwa miejsca z proroka Amosa, ale przejdźmy do Nowego Testamentu. So der Herr will auf der Konferenz in Katowice in Apostelgeschichte 3. Jeśli Pan pozwoli, to na konferencji kiedyś w Dziejach Apostolskich w trzecim rozdziale. Ihr habt den Gerechten umgebracht. Tam czytamy, wy sprawiedliwego zabiliście. Oder 1. Petrus 3, ich glaube Vers 18, der Gerechte für die Ungerechten. Albo 1. Piotra 3, wiersz 18, tam czytamy sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Wollen wir uns mehr mit der Person des Herrn Jesus beschäftigen? Chcemy zajmować się więcej osobą Pana Jezusa. Der Gerechte. Ten sprawiedliwy. Oder wir könnten sagen, der Gerechte par excellence. Albo można by powiedzieć, jak to można powiedzieć? Sprawiedliwy, ten zupełnie doskonale sprawiedliwy, unikat. Das bedeutet eben, wenn wir Gerechtigkeit schauen wollen, dann sehen wir es in dem Herrn Jesus. Jeśli chcemy więc spoglądać, czy widzieć sprawiedliwość, to w Panu Jezusie ją oglądamy. Und der Jesus möchte geben, dass wir ihm ähnlicher werden. Oby Pan Jezus darował, abyśmy stali się bardziej podobni do Niego. Wenn wir eine solche Sache einer Person geben, dann ist sie dadurch gekennzeichnet, dadurch charakterisiert. Jeśli taką sprawę czy rzecz dajemy takiej osobie, to ona jest tym czymś charakteryzowana.
Ich war letztens zu Besuch in einem Dorf. Ostatnio byłem w odwiedzinach w pewnej wiosce. Ein kleiner Ort. To była mała miejscowość. Und die Geschwister haben mir gesagt, als wir mit dem Auto losgefahren sind. Ci wierzący tam powiedzieli nam, gdy już wyruszyliśmy naszym autem. Da ging ein Mann über die Straße. Tam taki mężczyzna szedł przez drogę. Das ist der Alkoholiker aus unserem Dorf. Oni powiedzieli, to jest ten alkoholik naszej wioski. Damit möchte ich zeigen, was das bedeutet. Tym przypadkiem chcę pokazać, co to oznacza. Der Mann hieß nicht Alkoholiker. Ten człowiek nie miał na nazwisko alkoholik. Er hatte einen Namen. On posiadał imię. Aber die Leute im Dorf haben gesagt, das ist der Alkoholiker. Ale ci ludzie w tej wiosce powiedzieli, to jest ten alkoholik. Was sagen die Leute von dir und von mir? Co ludzie mówią o tobie i o mnie? Sagen die Kollegen, der ist gerecht? Czy koledzy twoi mówią, ten jest sprawiedliwy? Der sagt die Wahrheit? Ten mówi prawdę? Oder was stellen wir da? Cóż my więc przedstawiamy? Damit wir das lernen, brauchen wir einen Gegenstand für unser Herz. Abyśmy się tego nauczyli, to potrzebujemy pewien przedmiot dla naszych serc. Und so wollen wir versuchen, uns mehr mit dem Herrn Jesus zu beschäftigen. Dlatego chcemy więcej zajmować się Panem Jezusem. Wir kommen zum vierten Punkt. Przechodzimy do czwartego punktu. Alles, was rein ist. Wszystko, co czyste. Auf dieser Erde gibt es nichts, was nicht verdorben ist. Na tej ziemi nie ma niczego, co nie byłoby zepsute lub skażone. Die Schöpfung war sehr gut. Stworzenie było bardzo dobre. Und ist in Sünde gefallen. In die Sünde ist in die Welt gekommen. A jednak grzech wszedł na świat. Es gibt einmal eine Zeit, wo die Sünde aus diesem Weltall entfernt werden wird. Nastąpi jeszcze chwila, w której grzech z tego wszechświata będzie usunięty. Und wir werden auch einmal an einen Ort kommen, wo alles rein ist. I my również kiedyś przyjdziemy, czy znajdziemy się w takim miejscu, gdzie wszystko jest czyste. Selbst in einem Operationssaal im Krankenhaus gibt es keine Reinheit, sondern Keime. Nawet w sali operacyjnej w szpitalu nie ma zupełnej czystości, tam są jeszcze jakieś mikroorganizmy czy bakterie. Aber der Himmel ist kein Operationssaal. Ale niebo nie jest salą operacyjną. Es ist Reinheit der Wärme. Jest to czystość ciepła. Der Jesus war rein, aber doch den Menschen nahe. Pan Jezus był czysty, a jednak był bliski ludziom. Wir können nicht aus dieser Welt hinausgehen. Nie możemy wyjść z tego świata. Aber wir möchten versuchen, uns am Vorbild des Herrn Jesus von dieser Welt rein zu erhalten. Ale my chcemy spróbować na przykładzie życia Pana Jezusa trzymać się w czystości wobec tego świata. Im Propheten Habakuk, ich glaube Kapitel 1, Vers 13 heißt es, Gott ist zu heilig vor Augen zu rein vor Augen nee, sorry, Kapitel vielleicht doch lieber aufstehen. Vers 1, glaube ich, ist das. W proroku Habakuka czytamy jedno miejsce. Ich glaube 1, Vers 13. Ja, stimmt. 1, Vers 13. Pierwszy rozdział, 13 wiersz. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Und was sagt der Jakobusbrief? A co mówi list Jakuba? 3, Vers 17, die Weisheit von oben. Tam jest w trzecim rozdziale, wierszu 17, mądrość z góry. Das ist der Jesus. To jest, tym jest Pan Jezus. Ist auf erste rein. Jest jako pierwsze czysta. Was bedeutet das für unser Leben? Cóż oznacza to dla naszego życia? Ohne Reinheit gibt es keine Gemeinschaft. Bez czystości nie ma społeczności. Und
da können wir nichts ändern. I my nie możemy nic tutaj zmienić. Was, hast du eine Frage für dein Leben? Jeśli masz jakieś pytanie odnośnie twojego życia, dann brauchst du für die Antwort Weisheit. To potrzebujesz na odpowiedź mądrość. Aber diese Weisheit kannst du nur bekommen, wenn du aufs Erste rein bist. Ale tą mądrość możesz tylko wtedy otrzymać, jeśli jesteś czystym. Das ist die Voraussetzung. To jest warunek na to. Manchmal gibt es eine Aufzählung in Gottes Wort. Czasami w Słowie Bożym znajdujemy taką numerację, czy wyliczenie czegoś. Hier auch alles was war, alles was. Tutaj również wszystko co jest prawdą i tak dalej. Und dann ist alles auf einer Ebene. I wtedy wszystko jest jakby na tym samym poziomie. Aber wenn Gottes Wort sagt aufs Erste. Ale jeśli Słowo Boże mówi jako pierwsze jest czysta ta mądrość, räumt er dieser Sache einen besonderen Platz ein. To wtedy tej sprawie czy temu czemuś daruje szczególne miejsce lub stanowisko wśród tego. Und wollen wir in unserem Leben nicht leichtfertig mit der Sünde umgehen? A w naszym życiu nie chcemy obchodzić się grzechem tak lekkomyślnie czy luźno. Sondern wir reinigen uns gleich wie er rein ist. 1. Johannes 3, Vers 3. Ale my oczyszczamy siebie tak, jakim on już czystym jest. Jetzt sagst du vielleicht, das schaffe ich nicht. A teraz ty może powiesz mi, ja tego nigdy nie osiągnę. Und ich kann sagen, das stimmt. I mogę ci odpowiedzieć, masz rację. Jakobus sagt, wir alle straucheln oft. Jakub mówi, że często się chwiejemy lub upadamy. Aber warum gibt Gott uns denn nicht einen geringeren Maßstab als den vollkommenen? Ale dlaczego Bóg nie daje nam mniejszego czy mniejszej poprzeczki niż właśnie tę doskonałą? Warum? Weil Gott sich in sich selbst heilig und treu ist. Er kann sich nicht verändern. Dlatego, że Bóg sam w sobie i wobec siebie jest sprawiedliwy i wierny, samego siebie nie może zmienić. Und zweitens, a po drugie, weil jeder geringere Maßstab nur unser Fleisch anregt. A po drugie, dlatego, że wszelka niższa poprzeczka by tylko pobudzała nasze ciało. Ich weiß nicht, ob vielleicht Kinder hier sind, die sind sehr sportlich. Być może są tutaj dzieci, które są bardzo sportowe, usportowione. Läufst du 100 Meter? Czy biegasz na przykład na odcinek 100 metrów? Dann versuch einmal unter 13 Sekunden zu laufen. To spróbuj przebiec ten odcinek poniżej 13 sekund. Weltrekord ist der vollkommene Maßstab ist unter 10 Sekunden. Rekord światowy, to znaczy ta doskonała miara jest poniżej 10 sekund. Schaffst du sowieso nicht, also machen wir etwas tiefer, ja? I tak nie dasz temu rady, to więc co, obniżamy poprzeczkę? 13 Sekunden? 13 sekund. Was passiert, wenn du es wirklich schaffst? A co stanie się, jeśli ty rzeczywiście dasz radę osiągnąć te 13 sekund? Du kommst so hier rein. To tak tutaj wejdziesz dumny siebie. Ich habe 13 Sekunden geschafft. Ja udało mi się osiągnąć te 13 sekund. Und das möchte Gott nicht. I tego Bóg nie chce. Das ist der Boden des Gesetzes. To właśnie jest właściwie podłoże zakonu. Tue dies und du wirst leben. Czyń to, a będziesz żył. Und was haben die Menschen gesagt? I co ludzie wtedy powiedzieli? Der Jüngling, der zu dem Herrn Jesus kommt? Ten młodzieniec, który przychodzi do Pana Jezusa? Ich habe alles getan. Ja wszystko uczyniłem. Welch eine Vermessenheit. Cóż za zuchwałość. Nein, wir brauchen den vollkommenen Maßstab. Nie, potrzebujemy tej doskonałej miary czy poprzeczki. Aber wir schauen nicht auf uns. Ale nie spoglądamy na siebie. Sondern wir schauen auf Christus. Ale spoglądamy na Chrystusa. Das ist die Kraftquelle. Bo to jest źródłem naszych sił. Wir sind viel zu schlecht, als dass wir über uns nachdenken. Jesteśmy zbyt
niedobrzy, aby w ogóle rozmyślać o sobie. Wir müssen einen Gegenstand haben, der vollkommen ist. Musimy mieć przedmiot, który jest doskonały. Alles, was lieblich ist, fünfter Punkt. Wszystko, co jest miłe, to jest piąty punkt. Dieser Ausdruck ist im Grundtext einmalig im Neuen Testament. Ten wyraz, jeśli chodzi o tekst oryginalny, jest jednorazowy w Nowym Testamencie. Mit wem könnten wir uns beschäftigen, als mit der Person des Herrn Jesus, wenn es darum geht, was lieblich ist? Z kim innym moglibyśmy się w ogóle zajmować, jeśli nie właśnie z Panem Jezusem, jeśli chodzi o to słowo, ten miły? Gehen wir einmal in das Lied der Lieder. Przejdźmy na chwilkę do Pieśni nad Pieśniami. Und was kann die Braut berichten über ihren Bräutigam? Co tam ta oblubienica jest w stanie opowiedzieć o swoim oblubieńcu? Sie gibt in Kapitel 5 eine ganze Beschreibung des Bräutigams. Ona w piątym rozdziale daje cały opis tego oblubieńca. Und bevor sie etwas vergessen hat, sagt sie, alles an ihm ist lieblich. Ale żeby przypadkiem nie zapomniała jakiegoś atrybutu, to na koniec mówi, wszystko w nim jest miłe. Kannst du etwas sagen über deinen Herrn? Czy potrafisz coś powiedzieć o twoim Panu? Oder kannst du über alle Themen sprechen, nur nicht über Christus? Albo czy jesteś taką osobą, która potrafi o wszystkim rozmawiać, ale tylko nie o Panu Jezusie? In Matthäus Evangelium Kapitel 12, ich glaube Vers 34 steht, wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. W Mateusza 12 rozdziale, chyba 34 wiersz, czytamy takie zdanie, że czego serce jest pełne, tego też wypływa. Nicht wovon dein Kopf voll ist. Nie czym napełniona jest twoja głowa, sondern dein Herz. Ale twoje serce. Das wird so deutlich bei den Kindern. To szczególnie wyraża się w przypadku dzieci. Wir Erwachsenen sind ja etwas schlauer. Bo my dorośli jesteśmy co nieco chytrzejsi. Wir kommen nicht sofort mit der Tür ins Haus. My nie od razu wpadamy drzwiami do domu kogoś. Aber wenn unsere Kinder, besonders unsere kleinste Tochter, nach Hause kommt, ale jeśli nasze dzieci, a szczególnie nasza najmłodsza córka przychodzi do domu, dann klingelt es Sturm. To ona tak dzwoni jak wariatka, można by przetłumaczyć. Und meine Frau denkt, was ist passiert? I moja żona myśli, co się stało? Manchmal ist etwas passiert, ja. Czasami coś się stało, tak? Aber manchmal ist überhaupt nichts passiert. Ale czasami nic się nie stało. Aber in ihrem Herzen ist etwas passiert. Ale w jej sercu coś się stało. Dann sprudelt das nur so. To wtedy tylko wytryska z niej, tak. Wollen wir das Beispiel eines Kindes für unser Herz nehmen? Chcemy ten przykład dziecka wziąć jako przykład dla siebie. Psalm 45 sagt, mein Herz sprudelt. Psalm 45 mówi, że moje serce tryska. Im Bilde gesprochen, ich kann nicht schweigen, ich muss über Christus reden. Mówiąc więc w obrazie, nie mogę milczeć, ja muszę mówić o Chrystusie. Wollen wir mehr mit ihm beschäftigt sein? Chcemy być więcej zajęci Chrystusem. Der Liebling der Seele des Vaters. Tym umiłowanym duszy Ojca. Gehen wir zum nächsten Punkt. Przejdźmy do następnego punktu. Sechste Punkt, alles was wohl lautet. Ten szósty punkt, wszystko co chwalebne, albo co w niemieckim, co ma dobre brzmienie. Auch hier einmalig im Neuen Testament, im Grundtext, dieses Wort. I tutaj również w tekście oryginalnym jest to jednorazowe wystąpienie takiego słowa w Słowie Bożym. Und vielleicht dürfen wir es verbinden mit einem Vers aus dem Lukas-Evangelium in Bezug auf die Person des Herrn Jesus. I być może z jednym wersetem z Ewangelii Łukasza możemy to powiązać odnośnie osoby Pana Jezusa. Vers Lukas 4, Vers 22. Mianowicie Łukasza 4, rozdział, wiersz 22.
I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego i mówili, czyż ten nie jest synem Józefa. Und dann finden wir auch weiter im Text, dass das Wort in Vollmacht war, Vers 32. I dalej w tekście tego rozdziału znajdujemy, że jego słowo było przemawiane z mocą. 32 wiersz. Vers 36 mit Vollmacht und mit Kraft. A 36 wiersz czytamy, że było to słowo we władzy i w mocy. Der Jesus hat einerseits Worte der Gnade gesprochen. Pan Jezus z jednej strony wypowiadał słowa łaski. Holdseligkeit ist auf seinen Lippen, Psalm 45 noch einmal. Łaska jest na ustach jego, to jest Psalm 45. Und zweitens, Psalm 40, Worte der Gerechtigkeit hat er vor der großen Versammlung nicht verhehlt. A poza tym czytamy też po drugie w Psalmie 40, że słowa sprawiedliwości też nie ukrywał ich przed wielkim zgromadzeniem. Auch dieses sollte in unserem Leben mehr gefunden werden. To również powinno być znalezione więcej w naszym życiu. Gnade und Wahrheit. Łaska i prawda. Gerechtigkeit und Liebe. Sprawiedliwość i miłość. Wir haben immer die Gefahr, zu einer Seite vom Pferd zu fallen. My mamy zawsze tą skłonność czy niebezpieczeństwo, aby spaść ze skonia albo na prawą lub na lewą stronę. Wir kommen zum siebten Punkt. Przechodzimy do siódmego punktu. Wenn es irgendeine Tugend gibt. Jeśli jest jakaś cnota. Das ist nicht so einfach, das Wort. To słowo nie jest takie proste. Wir könnten sagen Tüchtigkeit, Entschiedenheit. Można by też powiedzieć zdolność czy zdecydowanie. Oder geistliche Energie. Albo też duchowa energia. Ich denke dabei an ein Opfertier. Ja tutaj myślę o pewnym zwierzęciu ofiarnym. Ein Stier. Cielec. Er hatte nur diese eine Ausrichtung. Albo byk, on miał tylko jedno ukierunkowanie. Und er ist voller Energie diesen Weg gegangen. I pełen energii kroczył tą drogą. Das ist der Jesus. Takim był Pan Jezus. Der voller Entschiedenheit den Weg gegangen ist. Który w pełnym zdecydowaniu kroczył swoją drogą. Wenn wir heute Nachmittag die Apostelgeschichte aufschlagen und den Psalm 16 das Zitat lesen. Jeśli dzisiaj po południu będziemy otwierali Dzieje Apostolskie i będziemy czytali ten cytat z Psalmu 16, dann heißt es, ich habe den Herrn stets vor mich gestellt. To tam czytamy, że ja Pana zawsze mam przed sobą. Darum werde ich nicht wanken. Dlatego się nie zachwieje. Meine Schritte hielten fest an deinen Spuren, Psalm 17. Psalm 17. Moje kroki trzymały się twoich śladów. Brauchst du Energie für dein Leben? Czy potrzebujesz energię dla życia twojego? Dann ist heute in der Jugend Red Bull verbreitet, ja? To dzisiaj wśród młodszych ludzi jest rozpowszechniony taki napój Red Bull. Aber das ist viel zu wenig. Ale to jest o wiele za mało. Wir brauchen geistliche Energie. Ponieważ potrzebujemy duchowej energii. Und die geht nicht mit einem Getränk. A tego nie da się napełnić jakimś napojem. Sie beginnt auf den Knien. Ponieważ rozpoczyna się to. Sie geht weiter. Na kolanach i to idzie dalej. Im Öffnen des Wortes Gottes. W tym, że otwieramy Słowo Boże. Warum hatte der Jesus Energie für den nächsten Tag? Dlaczego Pan Jezus miał energię lub siłę na następny dzień? In Johannes 7 steht am Ende. W Jana 7 rozdziale czytamy pod koniec. Es war Abend geworden. Że nastał wieczór. Und jeder ging in sein Haus. I każdy poszedł do swojego domu.
Hatte der Herr Jesus ein Haus, wo er hingehen konnte? Czy Pan Jezus posiadał dom, do którego mógł powrócić? Es heißt von ihm, ich glaube dann in Kapitel 8, Vers 1, Jesus aber ging auf den Ölberg. Tam czytamy o nim w Jana 8 rozdziale, pierwszym wierszu. Jezus jednak poszedł na górę oliwną. Und am nächsten Tag? A w następny dzień? Ging er wiederum in den Tempel. Znów poszedł do świątyni. Vielleicht sagst du auch manchmal, ich gehe nicht weiter. Być może czasami też mówisz, ja już nie idę dalej. Aber dann brauchst du geistliche Energie. Wtedy potrzebujesz duchowej energii. Und die brauchen wir im Verborgenen. I tej energii potrzebujemy w ukryciu. Das wird nicht gesehen, wo du die Energie bekommst. Tego się nie widzi, skąd ty czerpiesz swoją energię. Du brauchst ein Zimmer, eine zurückgezogene Zeit mit dem Herrn. Potrzebujesz pokój, to znaczy czas, w którym wycofujesz się z wszystkiego i przeżywasz go z Panem. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. I tym równocześnie przechodzimy do ostatniego punktu. Wenn es irgendein Lob gibt. I jeśli jest to coś, co otrzymuje pochwałę. Uns wird ja in Deutschland nachgesagt, dass wir nicht gut loben können. Nam w Niemczech jest, mówi się, że my nie potrafimy dobrze chwalić. Wenn wir ein gutes Essen bekommen und wir sagen nichts, dann ist das schon gut. Jeśli otrzymujemy jakiś dobry posiłek i nic nie mówimy, to już to jest dobre. Dann dürfen die Frauen das wie ein Lob verstehen. To wtedy kobiety mogą to odebrać jak pochwałę. Aber jetzt geht es um etwas mehr als um ein gutes Essen. Ale teraz chodzi o coś więcej, jak tylko o jakieś dobre jedzenie. Wir wollen nicht irgendwie etwas von uns erzählen. My nie chcemy mówić czy coś o sobie. Sondern als der Apostel Paulus gesagt hat, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Ale gdy apostoł Paweł powiedział, że on więcej pracował niż oni wszyscy, sagt er sofort nicht ich. To jednak od razu dodaje, ale nie ja. Sondern die Gnade Gottes, die in mir gewesen. Ale łaska Boża, która była we mnie. Wollen wir uns mehr ausrichten auf die Person des Herrn Jesus? Chcemy więcej ukierunkować się na osobę Pana Jezusa. Wir werden einmal in der Herrlichkeit dem, der uns liebt, singen Offenbarung 1. My kiedyś w chwale będziemy śpiewali taką pieśń temu, który nas umiłował. Und dann heißt es gerade da, dass wir loben. I właśnie tam jest napisane, że będziemy chwalić. Wenn es irgendein Lob gibt, a jeśli więc istnieje jakaś pochwała, dann gebührt es ihm alleine. To ona przynależy jedynie jemu. Ich darf mit den Psalmen sagen, Halleluja! Ja z psalmami mogę powiedzieć Alleluja. Gelobt sei der Herr bedeutet das. To oznacza, niech będzie chwalony Pan. Und dann wollen wir noch einmal sagen, wenn wir diese Punkte so vor Augen haben, dieses erwägt. I jeszcze raz możemy teraz powiedzieć, jeśli to wszystko mamy przed oczami, myślcie o tym. Wir haben nur einen Versuch gestartet. My tylko właściwie tutaj próbowaliśmy coś o tym powiedzieć. Aber wollen wir mehr damit beschäftigt sein? Ale chcemy być więcej zajęci tym tematem. Dann ergibt sich ein wunderbares Bild. Wtedy stworzy się cudowny obraz. Ein Bild deines und meines Heilandes. Mianowicie obraz Twojego i mojego Zbawiciela, der sich selbst für mich hingegeben hat. Który samego siebie wydał za mnie. Sein Name sei geehrt und verherrlicht. Jego imię będzie uczczone i uwielbione.